Hejka wszystkim, witam na swoim kanale i ja jestem w Wrocławiu. Wy dużo pisaliście komentarzy, żeby ja zwiedziłem to miasto i ja w końcu przyjechałem tutaj. I naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Nagram stąd vloga, nagram jakiś filmik, pokażę wam restaurację. Też chcę jutro pojechać do zoo, także bądźcie ze mną. My już jesteśmy na Starym Mieście, teraz pójdziemy może do jakiejś restauracji albo do jakiegoś baru wypić czeskiego piwa. Też tutaj znajduje się ratusz, bardzo piękny, w ogóle on bardzo pięknie wygląda i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. To jest ten miedwiedź z takim językiem. Ja nie wiem w ogóle dlaczego trzeba trzymać go za język. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzach. Naprawdę śmiesznie on wygląda, tak fajnie. Bardzo ładna staruka, po prostu jestem pod wielkim wrażeniem. Teraz idziemy tam, gdzie jest tłum. I chyba śpiewają albo tańczą. Teraz zobaczymy razem z wami. Tańczą. Teraz pierwszy raz kupiłem bananowe piwo, właśnie bardzo ciekawy smak, w ogóle nie piję piwo, wiecie, tak, ale jednak pomyślałem sobie spróbować w tym zakładzie, jeżeli ktoś był. Ciekawy smak naprawdę. Прикольно. Też zauważyłem, że wy macie takich w mieście dużo gnomów i chyba ich jest 36 i ich trzeba szukać. Też napiszcie w komentarzach, ile ich jest i po co w ogóle oni tutaj, co to znaczy, bo ja usłyszałem, że Wrocław to jest miasto gnomów, coś takiego. Jeżeli wiecie coś na ten temat, to też napiszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy. Teraz kupiliśmy coś takiego w takim zakładzie. Jeżeli byliście tutaj, też napiszcie w komentarzach. Też myślę, że to sprzedają tylko w Wrocławiu. Teraz spróbuję, też powiem, jak to smakuje. Poczekajcie. Maczna.
Олександр, а повість, як тобі в Гули Вроцлав, сподобалося тут? Добре, є файні, єстем задоволений. А яке враження в Гули? Враження, єстем дуже захвицьований. А якщо порівняти з Бидгощем, де ліпі, тут чи в Бидгощі? Ну, залежить, з якої сторони бачиш, так. Бачиш зі сторони такої розривки, ну то більше мені ще видає, що буде то Вроцлав. А щоб так більше відпочинку, спокою, ну то радше Бидгощ. Але наразі єсте задоволені з того міста, більше туди? Так, бо то варто приїхати, щоб собі звідчиш місто, походиш всюди, по файних рестораціях, побачиш. Так що варто туди приїхати. Добре. Дуже маю в планах звідчиш Вроцлав, ну то полецам. Już jest pierwsza w nocy i my tylko wracamy do domu. A także jutro my jedziemy do zoo. Ja mam nadzieję, bo ja nigdy nie byłem w Wrocławiu w zoo. Też dużo ludzi mówili, że ja zwiedziłem to miejsce, także spotkamy się z wami jutro. Hejka wszystkim, chciałem tylko pokazać pokój, który my wynajmujemy we Wrocławiu. Naprawdę jestem bardzo zaskoczony, bo ja jeszcze nie odpoczywałem w takich naprawdę fajnych, przepięknych hotelach. Teraz wam wszystko pokażę, to będzie taki mały room tour, także zaczynamy. Tutaj znajduje się dwa pokoje. Teraz pokażę najpierw łazienkę, po prostu jest bardzo fajna, w takim fajnym stylu zrobiona. Ogromna naprawdę ta łazienka i bardzo stylowo zrobiona. W ogóle lustro jest bardzo fajne, hejka wszystkim. Następne też pokażę. Tutaj jest spólnia, bardzo ona jest bardzo fajna, też komfortowa. Ogromna też jest. Taki duży stół. Tutaj jest mała taka telewizja, też żywe róże. Naprawdę ja byłem zdziwiony pierwszy raz, kiedy przyjeżdżam do jakiegoś apartamentu, stoją róże, taki obraz bardzo fajny. Też tutaj jest kuchnia, gdzie można gotować, w tej kuchni też wszystko jest. Kubki tutaj, talerze. Naprawdę, nie wiem, to chyba pierwszy taki apartament, który naprawdę jest mega, naprawdę mega. Bardzo mi się podoba. Tak samo tutaj jest też druga toaleta osobna taka też. Też tutaj znajduje się dwie sypialnie, to jest pierwsza sypialnia. Z szafą, też z balkonem. Balkony tutaj trzy, jeden. Drugi balkon. Tam chyba też wyjście do balkonu. To jest już druga sypialnia. Też ona jest trochę taka w innym stylu, czarnym. To jest taka, pierwsza sypialnia jest biała, to jest czarna. No i ogólnie bardzo fajne stylowe mieszkanie, mi bardzo się podoba. Jestem pod wielkim wrażeniem tak naprawdę, a najbardziej jestem w ogóle zaskoczony tą łazienką, naprawdę bardzo stylowo zrobiona. Także dziękuję bardzo, że oglądaliście ten filmik i do zobaczenia w następnych odcinkach.